Rzeczpospolitej. Proszę bardzo. Pani poseł, chciałabym spytać, dlaczego koalicja rządząca kilka lat temu przeforsowała podwyżkę VAT na książki i co pani poseł sądzi o tej decyzji w sytuacji, gdy poziom czytelnictwa w Polsce jest tak niski? Nie, koalicja nie przeforsowała podwyżki VAT na książki. Podwyżkę VAT na książki przeforsowała Komisja Europejska. Wielokrotne nasze monity, także mojej komisji, w której pracuję, ministrów kolejnych finansów, nie przyniosły niestety pozytywnych rezultatów. Francja spróbowała się wyłamać z tej reguły i wobec tego dostała jakieś horrendalne kary. No, nie wiem, dlaczego Europa tak nie lubi książek. Ja naprawdę tego nie wiem. Ale prawda jest taka, że byliśmy zmuszeni i bardzo często w tych VAT-owskich kwestiach jesteśmy przymuszani przez dyrektywy i załączniki do dyrektyw unijnej. I ja tylko ubolewam. Zaglądam jeszcze do internetu.